Dzień dobry, prognoza pogody na jutro jest prosta. Będzie dużo słońca i nie będzie padać, a temperatura 9 stopni w Lublinie. W Małkach do 27 we Wrocławiu. Środa, 31 sierpnia. Maciej Orłej, zapraszam do Teleexpress. Wyprodukowane w Polsce lokomotywy elektryczne stanęły na Niemczech, a przede wszystkim maszyny skonstruowano na zamówienie PKP Intercity. Wszyscy Polacy opuścili już Ukrainę. Tam trwa ewakuacja afgańskich współpracowników naszej armii. Dwa samoloty wylądowały już w Polsce, kolejny ma dotrzeć dzisiaj w nocy. Ewakuacje w Kabulu wspierają polscy żołnierze. Na pokładzie wieczornego samolotu znaleźli się afgańscy sojusznicy polskiego państwa, a także obywatele, między innymi Niemiec i Polaków. Proszę Państwa, pora na rocznicowy toast z sokiem Coca-Cola, żeby nie było wątpliwości. Zresztą sok Coca-Cola 20 lat temu też był jeszcze artykułem deficytowym. A więc chwileczkę, wznoszę symboliczny toast za rząd PiS, za wolność, za demokrację.